Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kinguś. Sio, zamknij się! Tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie ma morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kinguś. Witam was w kolejnym vlogu, się zdupcie. Nie spodziewaliście się, ja nie, ale jest. Boże, jak mi odwala ostatnio, ale nie, słuchajcie, mam dzisiaj bardzo dobry humor, więc postanowiłam nagrać dla was vlogusia, żeby wam troszkę tego dobrego humoru przekazać i żebyśmy wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Kabum. Tak, misiaczki. O czym to ja miałam? Ja w ogóle miałam jakiś temat na tego vloga? Coś miałam, coś się zastanawiałam, ale tak, kino tak, w ogóle dobry humor, historia dobrego humoru, bo dobry humor zaczął się wczoraj. Zaczął się wczoraj na live'u, dzięki tym, którzy byli i którzy ogarniali. Powstał pomysł na podsumowanie tygodnia, prasówkę z pudelka. Może kiedyś naprawdę spróbuję coś takiego zrobić. Myślę, że mogłoby to wypaść dość ciekawie. Natomiast wymagałoby ode mnie wielkiego zaangażowania i takiego przygotowania i w ogóle, Tak, później na LOL-u humor troszkę spadł, ale później troszkę wzrósł. Ale LOL to LOL. Ale później oglądałam z Motką Hell's Kitchen i odpadła Sandra. I w końcu, kurwa, już nie mogłam na nią patrzeć. I słuchać, chyba to drugie było gorsze. Także cieszmy się, odpadła Sandra. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to spoiler alert. Ups. Tak, czyli tutaj prasówka, tutaj Sandra odpada. Słuchajcie, wstałam dzisiaj rano, napisałam do Magdy SMS-a, czy simsujemy rano, czy wieczorem. Tak, simsy już są nagrane. Tam też wyniknęła dość zabawna sytuacja z podprysznica, ale o tym sobie usłyszycie w odcineczku. Czemu macham telefonem? Bo miałam pod ręką, nie machaj kina telefonem. Tak, słuchajcie, jako że... No, Lumia ma ten telefon przedni taki dobry, to się spodziewajcie dużej ilości selfie, jak zazwyczaj na Instagramie. Były koty i były te, co było. Różne rzeczy były w sumie, jakieś widoczki, niewidoczki, to teraz jest daily selfie. Boże, stał się dziewczyną robiącą selfie, no stop, kurwa, nie! Zastrzelcie mnie. Dzięki Kropa tam za tło, Kropa się w tle bawi. Tak, Kropa? Tak, bawi się. Więc już nawet nie zainteresowana. Kropa, co masz? Co tam masz? Co tam masz? No, mrał. No ma tam mrał, no nie mieliście nigdy mrał, o. Przyszło. Przyszło. Przyszedł kotek. To, co ona dzisiaj na Simsach wyprawiała, to zresztą sobie zobaczcie w niedzielę na odcinku, no po prostu... Dzisiaj... Kropa była prowadzącą Simsów przez moment, nie Kropa? No. Priorytet na kamerce miałaś ty. Tak. Zdecydowanie. Tak, i właśnie... te Simsy z rana, później grałam z chłopakami w LOLa i miałam Sejuani takie zajebiste staty 5.0.20. Na dżungli to mi się nie, jeszcze nigdy tak nie grało. Także było tak mraśnie w ogóle. I później wyszłam i taka ładna jest pogoda. Jest ciepło, wiecie, jest ciepło. W Częstowie jest ciepło. Jak sobie ktoś to ogląda w Częstowie, to pewnie jeszcze nie wiem. Kurde, powinnam napisać na fejsie. Jest ciepło, ciepło, ciepło jest. Uwielbiam ludzi, którzy piszą, że o, śnieg, o, deszcz, o, słońce, o. To zabrzmiało dziwnie. Tak, ale właśnie misiaczki, tak widzicie, wszystko tutaj, o futrze, nie kurwa, ja nie powinnam nagrywać vlogów, jak się tak rozpraszam, wiecie, ale cóż, nagram, zrobię to na złość wam, tak jestem zła i niedobra, nie i tak mi właśnie ten, jedyną rzeczą, jaka mi wczoraj wieczorem nie poszła, to misja w Watch Dogsie i smuteczkuję i w ogóle powinnam się zabrać za nagrywanie i tak chyba zaraz zrobię, bo wypadałoby nagrać na piątek Never Alone, jak chcę mieć licznik śmierci zrobione. Dodatkowo Magda mnie pocieszyła, że umrę w odcinku jakieś pi razy drzwi 15 razy, więc czeka mnie długie montowanie.
Dzisiaj był Science Row, będą jeszcze Poki, przedostatni odcinek. Ciekawe, co jeszcze przedłużę. To jest kot, tego nie ogarniesz. Także cóż, dzisiaj tak sobie popitoliłam do Was troszkę bez sensu, ale to jak zwykle, czy ja kiedykolwiek pitolę z sensem? Nie no, chyba czasem pitolę z sensem. Ale czasem też pitolę bez sensu. Także cóż, przygotowujcie się na prasówkę z butelka. Dodatkowo, misiaczki, Wam powiem, że jest już nas ponad 68 tysięcy. A wiecie co, obiecałam na 69? Zapytaj kinę. Także brakuje nam już niecały 1000 subków i Zapytaj kinę się pojawi. Także myślę, że ja też troszkę czekam i myślę, że Wy też troszkę czekacie. Szykujcie sobie tak po 3 mądre pytania. Mądre pytania. Ogarnięte pytania. Nie, wracasz do domu, masz to, to, to i to i dzieje się to, to, to i to i co robisz? Znaczy nie, to nie jest odpowiedź na to pytanie. Nie, 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 Boże, świeże powietrze chyba mi szkodzi. Naprawdę. Także tego. Jak ktoś chce oglądać non-stop moje selfie, to zapraszam na Instagrama, Twittera, na którym się właśnie coraz częściej udzielam, i Facebooka, na którym się udzielam czasem, mam wrażenie, aż nader często, bo ja w sumie sporo na Facebooku piszę i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czasem się zastanawiam, czy Wam trochę nie spamuję. Z drugiej strony mogę. Nie, chyba kończę tego vloga, bo to jest jakaś masakra. No, także tego. Komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam Was, kina. Trzymajcie się i cześć.